Dzisiaj nie latam. Dzisiaj ja pilnuję fontanny. Hurra! O! Hej! Hej! Dżyna, uważaj! Proszę bardzo, widziałaś ten trik? Tak, widziałam, że ciągle latasz jak szalona. Codziennie jest tak samo. Musisz bardziej uważać. Omal nie zgubiłaś mojego kwiatka. I mojego rogu. Ja się przestraszyłam. Myślałam, że lubią moje latanie. Ale tylko wywołuję problemy. Jestem beznadziejna. Więc nie będę już więcej latać. W ten sposób nikomu nie przeszkodzę. Brak lotów to wstrzymany ruch powietrzny i nie będzie się nic działo na wzgórzu fantazji. O! Zgadnie! Jenna, tu jestem! A? Mam piątki w kuchence! Przypilnujesz ich, proszę. Zaraz wracam. Jasne. Jak usłyszysz, że są gotowe, to przyleć je wyłączyć, okej? Tak, tak. Zostawiłam mój róg. Czy możesz po niego polecieć? Ja już nie latam. Zostaw je u mnie w domu, dobrze? To farba do magicznych pędzli. Muszę iść nad jezioro. Dzięki. Proszę, spróbuj nowe smaki. Okej. Co miałam zrobić? A, tak, wziąć róg. A, o nie, farba Rosie. Magiczne pędzle! Malują lotami! Co ja narobiłam? Pianki już gotowe? To jakiś koszmar! Kuchenka! Róg! Ej, ty! Oddawaj to! Nie! Otwórz oczy, a zobaczysz, jaki masz talent. To byłam ja? Nie rozumiesz? Nigdy wcześniej nie przestawałaś latać. A gdy przestałaś, wszystko się zatrzymało. Twoje latanie wszystko wprawia w ruch. Leć dalej! Ale moje latanie powoduje problemy. A ja nie chcę nikomu przeszkadzać. Już nie latam. Nie o to chodzi. Latanie jest twoją drugą naturą. Wystarczy, że będziesz trochę bardziej uważna. I już! Więc leć! Zaraz wracam! Naprawdę! Tak! O, róg! To było niesamowite! Tęskniłam za lataniem! Tęsknię za dzieciem! Dobrze, że mamy Jennę i jej skrzydła! Po tym wszystkim potrzebuje się dobrze wyspać.